wyłączyłam chwilę i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy Monkey Emoji Challenge, czy jak to po polsku się nazywa? Małpka Challenge. Dobra, w każdym razie zaraz zaczniemy losowanie a propos tego, kto będzie w jakim teamie. Będą dwa teamy po trzy osoby. Każda osoba będzie jakby dopasowana do jednej emoji. Więc zaczynamy. Paweł jako pierwszy może. Nie, no to niech on powie całe, wszystko. Co powiesz? Maszyna losuje. Nie, żeby to usłyszeć, trzeba wejść na kanał Słomki, tam jest wszystko, o czym one mówią. Wylosowałem głuchy jeden. Nice! Zaraz będziemy wam opowiadać, o co tu tak dokładnie chodzi. I na pewno jestem ślepy jeden. Ślepa! Ślepa! Co to jest? Ja jestem ślepy dwa. No uwaga. Nie mowa dwa. Nie, nie będę mogła mówić, to w ogóle jakaś nie będzie mogła show, to jest super. Dobra, ja jestem... Ej, musimy się zamijać jednak, nie? O jeden później będzie. Tak, tak, tak. No uwaga. Ja jestem niemowa jeden. No i ja jestem głuchy dwa. Nice! No to co, jak zmieniamy setup i wracamy... I tak, czekajcie! Wszyscy... Trzy, cztery. Moi drodzy, więc konkurencja polega na tym, że jesteśmy trzema mądrymi małpkami z ikon emoji na naszych pięknych klawiaturach naszych smartfonów, więc tutaj Anna nie będzie mogła mówić, czyli Justyna pokaże jej w telefonie napis, w sensie tytuł książki, który ona następnie będzie musiała mi pokazać. Ja ze słuchawkami na uszach i Florence the Machine na maksa puszczoną będę musiał domyślić, co to może być za książka, kiedy już będę gotowy, kiwnę głową i w tym momencie będę musiał opowiedzieć Jen, co to może być za książka, oczywiście nie używając jej tytułu, jeżeli wpadnę, co to może być, nie używając pewnie imion bohaterów i tak dalej. I ostatecznie ona musi się zastanowić, czy wie, co to jest za tytuł i przekazać go znowu Justynie. I jeżeli zgadnie, no to mamy to zaliczone. Dobra, więc zaraz oczywiście pokażę tytuł, wam się wyświetli dokładnie w tej chwili tutaj. Ja to nawet słyszę. Nie wiem, dobra, nie wiem, co mówicie, czekaj. Nie... Dobra, czy ja już? Nie słyszę. Co? Niech nie pokazuje. Już mi pokazuje. O Jezu. Niech mnie to szklepnie w ramię jak Anna. Dobra, okej. Okay. Zaczynasz. Ale pokażę, to jest pierwsze? Pokażę. Tak, to jest pierwsze. Ja powiedziała chyba bardzo niecenzuralne słowo. Poprawia włosy, ma coś na szyi, na szyjnik, ma na szyi na szyjnik. Aha, i z tyłu dwa skrzyżowane miecze, na szyi musi mieć... Dobra. Ogólnie mi się to kojarzy z serią, którą niedawno czytałem na kanale. Bohater ma szramę na oku, dwa miecze. Jeden jest na potwory, drugi jest na ludzi. Jennifer, mam nadzieję, że wiesz, o czym mówię. Tak. Jeżeli nie, to ci jeszcze uzupełnię trochę. No już wiem, no chcę ona nie ma. Nie wiem, nie słyszę, co mówisz. Okej, okay, pokiwali. Zaliczone? Tak? Wiedźmin! Super! Włosy. Brew. Wiedźmin! Nie mogę teraz powiedzieć! Dla niej! Co? Nie możesz tego powiedzieć! Nie. Dobra, Marta nie zrozumiała zasad, więc na koniec dam wam jeszcze jedną książkę. No ale wlećmy do kolejnego pytania. Ale dobrze do kolejnej książki. Dobrze się spisałaś, trzeba przyznać. Dobra, ogarniamy wszyscy, ogarniamy. Dobra. Anna idzie, idzie, Nordic Walking, idzie, cały czas idzie, wędrówka, ona idzie. Kciuk, okej, dobra, wiem. Chodzi o książkę, ulubiona książka Uli. Nie, nic, nic, poczekaj jeszcze nic. Myśli. Wędrówka. Podróż, ma plecak z tyłu. Niezwykła podróż, o. Nie mogę tak powiedzieć. Strzelanie, okej, okay, strzela, rewolwer, o. Wow, no teraz to chyba się złamał, dobra. W każdym razie bije o podłogę rękami. O, dobra. Poczekaj, jeszcze się zastanawiamy. Pokazywała coś, co mi się strasznie z wędrówką, z podróżą kojarzyło. Na plecach coś miała. Ściana, wow! Nie, dobra, ale fokus, okej. Okay. Książka. Czajna ze złotymi elementami, główny bohater to facet, wiem. Szpieg. Wiem. Idzie. Krótkie, małe, krótkie. Kwadrat. Książka, atlas. Gruba książka, pomiszcze, gruba książka. Okej, okay. Książka o chodzeniu. Serce, miłość, atramentowe serce. Nie, ja nie mogę tak się rzeczy mówić.
pokazujesz tytuł. Okej, okay, dobra. Księga podróży. Księga dżungli. Aha, to ty masz zgadywać. Okej, mówię, ty to skręć jakiś tytuł może. Okej, okay, kwad... Dobra. Księga, księga, wielka księga, wielka... Stop, stop, muszę przeskoczyć na kolejną piosenkę. Statyw, sercu, światło. Statyw, twój statyw, twoje, twoje, wszystko jest twoje. Własność. Drzwi. Twoje Janny. Aha, aha, to moje, to twoje, twoje, czyjeś? Jej, 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 Jennifer, Marty, dziewczyn, ich, ich nie. Ona zaraz będzie wiedziała. Rysuje mi uuu w palecu. Ju, ty, ty. A czy to jest podróżniczka? Czekaj, nie. Ja nadal nie wiem. Jeszcze nie doszło do tego etapu, kiedy ja ci tłumaczę. Może Paweł, focus! To twoje, to, to moje, to jej, ich, daleko! Nie. Czyje to tak jest? To, staty. Czyje to jest? Paweł. Paweł, czyje, czyje to kolejne? Drzwi, staty, ja, ty, o mój Boże! Co? My wszyscy, Bóg tuberzy, Bóg tu, na wymianie. Nie, my się nie oddalamy. Powinnaś mi wiesz co bardziej na zasadzie kalambury. Pierwsze słowo. No, to jest sposób. Będzie dobrze, nie masz się, Jennifer? Mamy już sposób. Pierwsze słowo. Jeden. Pierwsze słowo czy jeden? Jeden. Pierwsze słowo. Co ty tam widzisz? Parapet. Parapet. Okno. Parapet? Dobra, parapet. Jeden parapet. No czy pierwsze słowo? Pierwsze słowo. Jezu! To oznacza pierwsze słowo. D. O. Litery. To jest chyba oszustwo. Chwila, nie dam ci piosenka przeskoczyć. Następne. U. I to jest pierwsze słowo. L. U. Ul. Ula. A co ma Ula do powiedzenia? Kocha książki. Ula kocha książki i chodzi z książkami. Strzela! Złodzieja książek. Znaczące. Ja tylko powiedziałam, że prawie władzę. Oni mówią, że Ula jest znaczące. Kiwają głową na to, że Ula jest znaczące. I książę jest Ula. W sensie i tak nie słyszę, co mówisz, ale... O, py. Pi. No w sumie można tak. Piw. E. Pie. Piel. Pielgrzym. Trzy mówiące.
Ty. Ja. Człowiek. Kobieta. Ula. Serce, obojczyk. Ja. Ja. Dusza. Dusza, duch, charakter. Co jest w środku? Własność. Własność. Mhm. Twoja własność. Pokaż drugie słowo. Pokaż. Word? Pamiętam. Nie, nie, dobra, tak. Kobieta. W sensie, kobieta. Dama. Dama jakaś, okej. Okay. Własność. Lamus, rozumiem. No czy jest jakieś słowo? Czyli ja. Trzy słowa. Pierwsze słowo, ja. Jestem. Być. Co to znaczy? Daw jest głównym akcesorium. Serce? Dziecko? Siebie? Okej, okay, okej. Okay. Dama, dama, dama dworu. Jesteśmy w takich klimatach, dobra? Tak się wiesz, kucnęła z tym o, od tego. No, co ja ci pokazuję? To dobrze! Ja nie zgadłem. A to jest moja! Moja Lady Lane! Nie no, piekło. Już mogę nie być. Tak. Jak to mamy? Ja to skamski, bo nie wiem, o czym to jest nawet. Ja. Ty! My! Nie wiem, to jest fabuła? A wiesz, to jest tytuł. Konie, 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 ja. Konie. To no, jaki ten? Ja nie jestem pewna. Konie, jazda na koniu. Moja Lady Jane? Nie! Yeah! Tak! Dobrze. Co? Chodziło mi, że moja Lady Jane! Ja nie wiem, czy to jest. Okej, okay, patrzę, dobra. Różdżką tak strzela jak Harry Potter prawie. Teraz cię stuka, teraz cię stuka. Jen, chyba to, chyba powiedziałem tytuł. Jen, tak. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nawet nie zdążyłam włączyć czasu. Bo było tak szybko, ale to chyba było około 10 sekund. Nie? Tak. Mniej więcej. Dobra, to była taka ostatnia runda, żeby uratować honor, bo to już nie mój. Książka była zupełnie łatwa, ale przegrałam na koniec, chcę wam dać. Yes, yes. To jest żenujące. Start. Czy to jest ta książka, o której ja myślę? Okej, dobra. Wielotomowa seria dla dzieci i dla młodzieży, ale też dla starszych, o młodym chłopcu, który jest czarodziejem. Dobrze! Wow. Dobra, lecimy z dogrywką, dlatego że jak wiadomo był mały falstart z Wiedźminem, czy jakkolwiek inaczej chciałabym to nazwać. W każdym razie... Z matką. Ona nie słyszy. Niebo. Wysoko. Spada. Coś spada z nieba. Walić. Pudło. Skrzynia. Spada. Co? Grabie? No uwaga, uwaga. O nie. Trójząb. Trójząb, okej. Okay. Ale to ja nie wiem, co to jest. Czy to jest ta seja młodzieżowa taka? Pierwsza, pierwotna. Okej, okay, seja młodzieżowa, bogowie olimpijscy są też Percy. Dobrze, wynik. W ogóle. Był już, powiedziała Percy. Nie powiedziała, nie zdążę. Już nie tak? O Boże, upinałyście się w 43 sekundy. Żadnej z tych książek nie czytałam. Dobra, w każdym razie wygrała grupa tutaj ta, dlatego że... Nie wiem, czy czytajcie pierwszego, pierwszy pomaga w życiu. Nie dlatego, że nikt nie przebije 6 minut, które zajęły w waszej grupie, żeby ogarnąć pierwszego. Ale byliśmy zabawniejsi. Byliście zabawniejsi. Trzeba przyznać, byliście zabawniejsi. Ja się tam autentycznie pobłakałam. Więc łapki w górę pod filmem Justyny za ich zwycięstwo i naszą zabawę. Czytajcie pierwszego! Ale totalnie, dobra. Słuchajcie, no, bo taki disclaimer jest a propos tego, że nie ma
Challenge, który znajdzie się u niej na kanale, więc też możecie, jak już obejrzeliście ten film, iść do Karo, do Kombuk na kanał. I do mnie. Kolejny kanał, możecie iść do Uli na kanał, do Pawła na kanał, do Czyna Instagrama, do nas na kawał. Zostawcie Justynie suba, łapkę w górę i widzimy się dalej w kolejnych challenge'ach. No, to jest kanał Justyna, ty wszystko powiedziałeś. No i co? Możemy jestem jej booktubową ciotką. O, to teraz grupowe uściski machamy. Aaaa!